od kilku lat systematycznie, konsekwentnie w istocie model polskiej bankowości spółdzielczej, polskiej bankowości lokalnej zmienia się. Jest to następstwem zmian demograficznych następujących w Polsce, ale w ogóle na całym rynku europejskim. Jest to następstwem także zmian w technologiach bankowych. Jest to także następstwem tego, że konkurencja na polskim rynku bankowym bardzo się zmienia i zmienia naprawdę wymagania wobec banków spółdzielczych, ale także konkurują z bankami spółdzielczymi, z bankami komercyjnymi, nie tylko banki, ale także niebankowe instytucje finansowe. Zmieniają się zresztą, i to przede wszystkim, potrzeby klientów. Potrzeby klientów, którzy oczekują określonych produktów finansowych, określonych typów kredytów, bo rozpoczynają biznesy, bo zmieniają profil swojej działalności, bo chcą się inaczej kontaktować ze swoimi bankami. Dlatego też bankowość spółdzielcza w Polsce w wyniku bardzo długiej i naprawdę głębokiej dyskusji dokonuje pewnej zmiany, budując po pierwsze nowy typ banków zrzeszających, które stopniowo zmieniają się i będą się zmieniać w swoiste centra usług wspólnych dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. Ale banki spółdzielcze także budują w oparciu o regulacje unijne i krajowe konsekwentnie i wykonały tutaj wielką pracę instytucjonalne systemy ochrony, które sprawiają, że sektor banków spółdzielczych jest jeszcze bardziej stabilny, jeszcze bardziej przewidywalny. W konsekwencji te działania w obszarze stabilności, a także w działaniach biznesowych powinny spowodować, że banki spółdzielcze powinny uzyskać większą zdolność do ekspansji, do lepszego, bardziej jeszcze przyjaznego świadczenia usług dla swoich klientów, ale jednocześnie bardzo istotnie w dalszym ciągu zwiększać poziom swojego bezpieczeństwa poprzez dobre zarządzanie kapitałami i dobre zarządzanie płynnością. Sądzimy, że w wyniku tych właśnie działań uzyskają efekt skali i efekt zakresu działania, ale jednocześnie utrzymają to, co jest niezmiernie ważne. Dobre relacje ze swymi klientami i zaczną poszerzać także swoją bazę członkowską. Bardzo na tym by nam wszystkim zależy, ponieważ w paru tysiącach polskich miejscowości, tych większych, ale także w wielu tysiącach tych mniejszych miejscowości, banki lokalne, banki spółdzielcze odgrywają znakomitą, ważną, konstruktywną rolę i są niezbędnym elementem pejzażu społecznego i gospodarczego małych ojczyzn.